Chwała Bogu, że nasz ojciec chce, żebyśmy słuchali tego słowa. Nie wiem, pamiętam dokładnie, chyba z dwa dni temu przyszła mi taka pewna myśl. I może teraz myślę, że podzielę się z wami teraz tym słowem. Takie jedno zdanie mi przyszło do serca. Dwa przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Pierwsze przyjście Pana Jezusa na tą ziemię było przyjściem w ciele, tak jak my przyszedł w ciele. Drugie przyjście Pana Jezusa na tą ziemię również będzie, ale to już będzie inne przyjście, to już będzie przyjście chwale. Może na początek Ewangelia Jana w połączeniu z tym, co teraz y, słyszymy. Y, pierwszy rozdział. Y, na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I teraz, czternaste, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny syn Ojca, pełne łaski i prawdy. A więc Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czytalibyśmy tutaj też w kontekście tej całej wypowiedzi Jana do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. A więc pierwsze przyjście pana Jezusa na tę ziemię było bardzo ważnym przyjściem, bo w trzecim rozdziale znowu czytamy tutaj taką jedną informację. Albowiem, tak Bóg umiłował świat, zna to każdy z nas, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Przyjście pierwsze Pana Jezusa na tą ziemię nie było przyjściem osądzającym, ale było przyjściem zbawiennym, przyjściem ratującym. My jesteśmy cały czas jeszcze w tym czasie. Pan Jezus był na tej ziemi i jest czas łaski jeszcze. Ale wiemy, że drugie przyjście naszego pana Jezusa Chrystusa już będzie przyjściem, aby odbyć sąd. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział. Ja to w bardzo szerokim skrócie będę mówił, bo czasu mamy niewiele. Ale chciałbym, żeby to zostało tak zaakcentowane, żebyśmy też z kolejnej strony usłyszeli to samo, co rzeczywiście jest w sercu naszego pana, abyśmy pamiętali o jego przyjściu na tę ziemię. Jak wielkie to ma znaczenie dla nas dzisiaj żyjących. 51 werset i dalej Łukasza, 9 rozdział. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak i to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: To jest napisane, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, a dokładnie ta wypowiedź jest: Nie tego ducha jesteście. Musicie o tym pamiętać, nie tego ducha jesteście. Albowiem syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. Pan Jezus nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, ale aby je zachować. To jest pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na tym ziemię. Jaka cenna wiadomość dla mnie i dla Ciebie. Pan Jezus nie chce, aby ktokolwiek zginął. Tak jak i Ojciec, o tym też czytamy, ale chce, żeby każdy człowiek przyszedł do poznania prawdy. Żeby przyszedł do uwolnienia ze swojej grzeczności. My wiemy, że tylko Jezus może uwolnić W Ewangelii Jana 8 rozdziale o tym czytamy Poznacie prawdę, prawda was bezpobodzi Pan Jezus tego chce i Pan Jezus w wielu miejscach o tym nawołuje Poprzez swoje sługi również Poznacie prawdę, prawda jedynie uwalnia Bez uwolnienia człowiek nie może iść i naśladować Jezusa Chrystusa Nie może być wolnym człowiekiem tak naprawdę Nie może przyjmować swobodnie ser do serca swojego słowa Jezusa Chrystusa Kiedy nie jest uwolniony, kiedy nadal żyje jeszcze w niewoli grzechu w niewoli ciemności. Kto żyje w światłości, kto nie grzeszy, dąży do prawdy, do tego światła, prawda? Dąży do tego, aby było ujawnione zostało to, że On naśladuje Jezusa Chrystusa. Ale co się dzieje z człowiekiem, który nadal gdzieś jeszcze ma kombinowane życie? Ucieka od światła. Ucieka od prawdy. Ucieka od Jezusa Chrystusa. Boi się, że wyjdzie na jaw to, co robi. Ale człowiek, który w którego sercu zamieszkała prawda, to on chce coraz więcej tej prawdy doświadczać w swoim życiu. I po to Pan Jezus przyszedł na tę ziemię. Abyś Ty i ja, aby każdy z nas mógł poznać prawdę, abyśmy byli wolnymi ludźmi. I chwała Bogu za to, że właśnie taki był cudowny zamysł Ojca po to posłać Syna na ten świat. On mógłby Go posłać od razu po to, żeby odbył sąd nad tym światem. I gdzie byśmy dzisiaj byli? Gdzie byśmy byli, gdyby Jezus przyszedł od razu osądzić ten świat? Każdego z nas, w tym stanie, jakim byliśmy. Jaka tragedia by była. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy odstąpili od Boga. Gdzie by była dzisiaj ludzkość? Także wielka łaska nas spotkała, że Bóg, jak było mówione, jest Bogiem miłości. Jest Bogiem łaski, Bogiem przebaczenia. Ale jak apostoł Paweł powiedział, nadaremnie czasu łaski nie wykorzystujcie, nie marnujcie tego czasu łaski. Dobrze wykorzystajcie ten czas łaski, mówi do nas Słowo Boże. Czas łaski jest, ale trzeba go dobrze, dobrze wykorzystać. Pierwszy Piotra jeszcze, albo Ewangelia Jana, 12 rozdział, To idzie po drodze. Można zmarnować ten czas, ale lepiej go wykorzystać. Od 44 wersetu. A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, jako światłość, przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Na razie do tego miejsca. Pan Jezus mówi, przyszedłem jako światłość po to, aby nie pozostał nikt w ciemności, kto wierzy we mnie. Przyszedłem wyciągnąć każdego człowieka z ciemności. Ale czy człowiek pozwoli się da wyciągnąć z ciemności? Czy prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, będzie mogła się dostać też do tego serca? Czy będzie mogła wyciągnąć i tego człowieka? Jak ważne, żeby ta światłość docierała do serc ludzi, prawda? Żeby ta światłość zdobywała serca ludzi, żeby ludzie byli wyciągani z tej ciemności. Żeby człowiek, wiecie, gdy człowiek sobie uświadomi tak naprawdę, co traci, gdy nie należy do Jezusa Chrystusa, to by był naprawdę przerażony. Gdzie pójdzie człowiek, który zmarnował czas swojego nawiedzenia? Kto nie oddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi? My śpiewaliśmy teraz tą pieśń. Wieczności z Tobą być chcemy, ale co jeszcze było tam powiedziane? Życie swe oddajemy i to nie łączy się za bardzo w człowieku, prawda? To jest, drugie jest bardziej miłe. My chcemy być w wieczności z Panem, ale Pan daje warunek, chcesz być w wieczności ze mną. Musisz położyć swoje życie i to w wielu miejscach czytamy. Apostołowie w wielu miejscach o tym mówią. Nie będziemy przytaczać tych wszystkich fragmentów, ale wy to znacie. W wielu miejscach to słyszymy. Oddać życie. Pan Jezus też o tym mówił. Kto chce mnie naśladować, jak ma żyć na tej ziemi? Kto chce prawdziwie pójść za mną? Niech się zawsze samego siebie weźmie, swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto będzie chciał zachować życie swoje, straci, jak to straci i zachowa i tak dalej. A więc chcemy być w wieczności z Panem. Mamy to pragnienie, bo Bóg wieczność włożył w nasze serca. My chcemy być z Bogiem w wieczności. Ale Bóg mówi: w porządku, ja też Was chcę mieć, ale jest warunek oddanie życia. A więc po to przychodzi syn Boży na tą ziemię, po to On przyszedł na tą ziemię, żeby oświecić moje serce i żeby mnie wprowadzić jeszcze bardziej w prawdę. O Bogu, że. Jezus stanął na naszej drodze. Że był taki dzień w naszym życiu, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, że On dotknął się naszego serca. Ale tak jak ostatnio też słyszeliśmy, Pan Jezus znowuż to powtarza nam: że chce nadal, abyśmy szli dalej za Nim. Piękny był to dzień, ale mówi: idź dalej. Poznawaj mnie bardziej i bardziej. Doświadczaj mojej obecności. Doświadczaj mojego życia w swoim życiu. A będzie to coraz lepiej i lepiej. I tutaj właśnie czytamy, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić Go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przed to, co ja wam mówię, mówię tak. Jak mi powiedział ojciec, czy my jesteśmy dzisiaj pod sądem? No słyszeliśmy niedawno, moglibyśmy to zacytować. My wiemy, że sąd Boży nad nami odbywa się dzisiaj. To się dzieje na tej ziemi. Wiecie, taka jeszcze jedna myśl mi przyszła, kiedy się modliliśmy. Gdyby nie Jezus, to byśmy byli jak małe dzieci wprowadzeni w głęboki las. Czym dalej idziemy w ten las, tym większe drzewa, tym gęstsze te drzewa. Wiecie. Kiedy się, kiedyś może ktoś z Was zgubił w lesie, to wie o czym mówię. Po prostu jesteście w miejscu i nie widzicie, gdzie dalej macie iść. Ale kiedy Jezus łapie Cię za rękę, to te drzewa stają się coraz mniejsze. I raptem się okazuje, że wychodzisz na otwartą przestrzeń i te drzewa są jak te źbła trawy. I Pan Jezus wyprowadza Cię na łąkę i karmi Cię. Więc to, co było dla Ciebie przeszkodą. Problemem, doświadczeniem, coś, co cię przerastało w momencie, staje się twoim pokarmem. Tak jak było mówione, przeciwności są dla naszego dobra. To jest nasz pokarm na co dzień. Nie jest to miłe, nie jest to przyjemne, nikt nas nie szuka tego, ale Bóg daje to w odpowiednim czasie. Doświadczenia, zmagania. My wiemy, że nie możemy po prostu tak jakoś przejść tej pielgrzymki. My musimy doświadczać różnych rzeczy na tej ziemi. Tak jak syn Boży, który żył na tej ziemi, doświadczał różnych rzeczy. My też musimy doświadczać prób, y, zmagania, y, walk różnych, doświadczeń. Tak jak apostoł Paweł powiedział, z zewnątrz, wewnątrz, to się wszystko dzieje wokoło, w mniejszym lub większym stopniu. Czym dalej idziesz za Jezusa, tym więcej tego doświadczasz. Ci, którzy są z przodu, bardziej tego doświadczają. Jak słyszeliśmy przed chwilą, to jest większe doświadczenie, większe zmaganie, ale każdy z nas musi tego doświadczać. Prób doświadczeń, że nie jest ci miło na tej ziemi, że ta ziemia nie jest ci przyjazna. Jak musisz się codziennie trzymać Jezusa Chrystusa, a więc karmić się tymi przeciwnościami, jak dobrym pokarmem, Panie, Twoje, tak jak ostatnio też słyszałem pewne takie słowo, Twoje doświadczenia, Panie. Ja chcę przyjmować tylko Twoje doświadczenia. Ja nie chcę szukać innych doświadczeń poza Twoimi. Twoje doświadczenia są dobrymi doświadczeniami. Tak jak pamiętacie, Dawid, jak powiedział, to jest akurat o karceniu. Panie, od Ciebie niech mi wszystko przychodzi. Nie człowiek, ale niech to Ty. To Ty uczyń, Panie. Bóg wie, to jest dobry Ojciec, On wie, jak nas wychowywać. On wie, co nam podać w jakim momencie. A więc sąd Boży odbywa się nad nami dzisiaj. My jesteśmy dzisiaj pod sądem. Dlaczego? Abyśmy wraz ze światem nie poginęli, abyśmy później nie byli osądzeni. Ale dzisiaj jest czas łaski, czas wychowywania, chociaż pod sądem, dla dzieci Bożych. Yy, dzieje apostolskie, jeszcze pierwszy rozdział, od dziewiątego wersetu. Pan Jezus odchodzi z tej ziemi, już jest to przejście. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok, dziewiąty werset, wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on oddalał się ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Jezus odchodzi, pełen chwały, i tak powróci, pełen chwały na tą Ziemię. Objawienie Jana, jeszcze dwudziesty rozdział. Wszelkie oko go ujrzy. Nie będzie to przyjście ukryte, nie będzie tak, jak jest w Biblii napisane, oto tu jest, oto tam jest. Przyjdzie jawnie. Będzie wiadomo, że przyjdzie na tą Ziemię. To nie będzie przyjście ukryte gdzieś w ciemności, gdzieś w jakim załuku ziemi. Przyjdzie jawnie wszelkie Gogoły i wszyscy będą musieli upaść na swoje twarze. zgiąć swoje kolana przed tym, który ma wszelką moc. Chwała Bogu za naszego Jezusa. 20 rozdział od 11 wersetu. I widziałem wielki biały tron. I tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pieszła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, Księga Żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Zgodnie z ich uczynkami. Było napisane w księgach, o tym mówiliśmy też i rano, zgodnie z uczynkami. A więc życie nasze jest życiem w czynieniu tego, co jest miłe Panu. I, I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To jest ta druga śmierć. Koniec. Nie ma możliwości odwrotu. Jak dobrze, że Bóg nas dzisiaj sądzi. Jak dobrze, że Bóg nas dzisiaj wychowuje. Po śmierci to każdy wierzący wie, nie będzie szans na zmianę. Dobrze, że dzisiaj na tej ziemi jest w cudzysłowie mówię, czyściec, prawda? Jak to kiedyś ktoś tak pięknie ujął. Tutaj na tej ziemi jest oczyszczanie innymi słowy, oczyszczalnia. Tutaj na tej ziemi. Tu Bóg dotyka się naszego życia i zmienia je na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Po śmierci nie będzie tej szansy, tej możliwości. Jeszcze drugi Tesaloniczan przeczytamy. Drugi rozdział. Albo od siódmego może wersetu, żeby było szybciej, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. My wiemy, to się dzieje. Widzimy to, doświadczamy tego. Tajemna jest dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. My wiemy, że przyjdzie taki czas, kiedy duch Boga, bo to jest ten, który powstrzymuje teraz, zejdzie z pola i wtedy cała ciemność się objawi. Będzie. Ogromna próba, ogromne doświadczenie. Tak jak czytaliśmy rano, Pan nas zachowa w tej godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć wszystkich mieszkańców Ziemi. Ale warunek też jest postawiony. My musimy być przy nim. Ale idźmy tutaj dalej. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Objawi się niegodziwiec, człowiek zatracenia, syn ciemności. Ale Pan Jezus przyjdzie i zabije go o swoich słowo i blask jego przyjścia powalą go a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów będzie tego pełno się działo widzicie to na własne oczy ile tego się teraz już dzieje a będzie jeszcze więcej i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych którzy mają zginąć Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, jak rozpoznasz ten czas? Jak wytrwamy, powiedzmy, kochani, w tym czasie, kiedy przyjdzie to doświadczenie na całą Ziemię, jeżeli dzisiaj nie będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi, jeżeli dzisiaj nie trwamy wiernie przy Nim, jeżeli dzisiaj nie pozwalamy mu pracować w naszym życiu, jak damy radę w tej godzinie? To apostoł powiedział i też Pan Jezus o tym mówi, to będzie najtrudniejszy czas na tej Ziemi. To będzie czas takiego doświadczenia, jakiego cała ziemia nigdy nie widziała i nigdy nie zobaczy. To będzie przepławianie, to będzie doświadczenie całej ziemi, to będzie czas na całej ziemi, Wielkie doświadczenie I nikt tego nie przejdzie, tylko ci, którzy pokochali Pana Jezusa całym sercem, którzy oddali mu swoje życie. W których życiu On mógł mieszkać i pracować, tylko ci wytrwają w tej godzinie próby. Nie myślmy sobie czasami tak, że my damy radę, bo my Biblię znamy, bo my to, bo my tamto, bo my chodzimy na zgromadzenia, jak było mówione. Nie damy rady. Damy radę tylko wtedy, kiedy pozwolimy, aby Jezus działał i zmieniał nasze życie. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, I dlatego co się dzieje z nimi? Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Kiedyś o tym mówiliśmy, to od Boga przychodzi ten obłęd. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Wiecie, kto to jest, prawda? Nie przyjęli Jezusa do swojego życia, do swojego serca. Nie dali miejsca prawdzie, i dlatego przychodzi obłęd na tych ludzi. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Panie, na ulicach naszych nauczałeś, chodziłeś koło nas, słuchaliśmy słowa, robiliśmy to, tamto. Panie, dlaczego nie możemy wejść? Dlatego, że człowiek nie umiłował prawdy całym sercem. Pan wie, kto umiłował prawdę. Jeszcze raz powiem, ci, którzy dali mu się zmienić, ci umiłowali naprawdę, naprawdę prawdę. Lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Na tych Bóg syła ostry obłęd. I wierzą kłamstwo. Ostatnie miejsce, może jeszcze z objawienia Jana. Też o tym śpiewaliśmy tą pieśń. Na tej podstawie zapisana była od 11 wersetu. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. To jest teraz ten czas. Kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Kiedyś słyszeliśmy, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Światło świeciło Twoje serce, jeszcze dalej. Masz białe szaty, jeszcze bardziej białe one muszą być. Uświęcać się, jeszcze bardziej się uświęcać. Kiedy koniec? Kiedy przyjdzie Pan. Wtedy się już nie będzie potrzeba dalej uświęcać. Wtedy już będziemy na wieczność z Nim i będziemy wzięci do Niego do góry. I tam już diabeł nie będzie nam mógł nic zrobić. Ale dzisiaj na tej ziemi musimy się codziennie uświęcać, bo wróg tylko czeka na moment, kiedy stracisz czujność i trzeźwość, kiedy stracimy trzeźwość i czujność, kiedy na chwilę przestaniemy się uświęcać, powiedziawszy sobie: No, teraz tu ja już jestem tak dobry, tak jak ci synowie z całej, to też znamy z historii Biblii, tutaj z doświadczenia Biblii, tak? Diabeł wie, kto należy do niego i diabeł wie, kto należy do Jezusa. On ze swoimi nie walczy. On walczy z tymi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Tamtych pouczył. Pokazał im: "Zobaczcie, co wy tutaj chcecie". Ale Paweł z nim nie mógł nic zrobić, dopóki Paweł należał do Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Paweł do końca należał do, Jezusa, do Pana Jezusa Chrystusa. A więc kto brudny, niech nadal się brudzi. Jak człowiek chce, każdy ma wybór. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i przetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nawet ci nawet ci. Dlatego Słowo Boże mówi, to tego wtrącę na chwilę. Nie okłamujcie się nawzajem. Nawet ci tam będą, na zewnątrz. Jakie wielkie spustoszenie się i kłamstwo. Mówcie prawdę jedni drugi, I tak dalej, i tak dalej. Siedemnasty jeszcze werset na zakończenie tutaj. A duch i oblubinica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Pan mówi: Przyjdę wkrótce i przyjdę z zapłatą, aby oddać każdemu według jego uczynku. Niech Bóg będzie z Tobą i ze mną. Oczekujmy tego przyjścia Pana, który przyjdzie niedługo, jak powiedział. Krótki czas i powrócę na tą Ziemię. Jeszcze się trochę rzeczy musi wypełnić, ale przyjście Pana jest coraz bliżej. I przyjdzie z zapłatą, aby oddać każdemu według Jego uczynku. Trwajmy w świętości, trwajmy w czystości, pozwalajmy się zmieniać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, abyśmy nie znaleźli, nie zostali nagimi, ale przeobleczonymi w te czyste, święte szaty. Amen.